To nie jest spokojny dzień w regionie. Z samego rana nad wieloma miastami i wsiami przeszły burze z piorunami. Padał intensywny deszcz i grad. O tym, jak niebezpieczne to zjawiska, przekonał się m.in. drużnik w Gierałtowicach, w którego budkę uderzył piorun. Mężczyzna trafił do szpitala. Prawdopodobnie uderzenie pioruna spowodowało też pożar hali przemysłowej w Rudzie Śląskiej. Jak się okazuje, nawet schronienie się w budynku podczas burzy nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Około godziny 7:30 w Gierałtowicach piorun uderzył w budkę drużnika lub jej najbliższe otoczenie. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali przytomnego mężczyznę, który znajdował się w środku budynku i narzekał na ból i drętwienie kończyny górnej. Strażacy udzieli tej osobie pierwszej pomocy i przekazali przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał tą osobę do szpitala. Mężczyzna trafił do szpitala w Knurowie, gdzie został poddany dalszym badaniom. Porażenie piorunem jest skrajnie niebezpieczne i może prowadzić nawet do śmierci. Głównym źródłem obrażeń jest przepływ prądu przez ciało człowieka. Piorun generuje wysokonapięciową energię elektryczną, która może spowodować uszkodzenia układu nerwowego, sercowo-naczyniowego oraz oddechowego. Pacjent może stracić przytomność i dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, bo ogólnie same porażenie prądem najczęściej powoduje zaburzenia rytmu serca, ale zazwyczaj po uderzeniu tego pioruna pacjent jest taki apatyczny, ospały, mogą występować bóle w klatce piersiowej, dodatkowo z jakimiś ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca, drętwienie kończyn. No i jednym z takich charakterystycznych objawów, które podaje też literatura, to mamy ewentualny charakterystyczny taki obraz tego uderzenia piorunem, czyli na klatce piersiowej. Gwałtowna burza z piorunami była też najprawdopodobniej odpowiedzialna za pożar hali przemysłowej w Rudzie Śląskiej. Tam po godzinie 7 rano zapalił się dach. Na miejsce wysłanych zostało 15 zastępów straży. Pożar na przestrzeni około 10 metrów w przestrzeni międzydachowej rozwijał się, został zlokalizowany. Obecnie 47 strażaków na miejscu ewakuuje mienie, które w wyniku pożaru mogłoby zostać, tych działań mogłoby zostać uszkodzone. Trwa też dogaszanie zarzewi jeszcze pożaru. W pożarze nikt nie ucierpiał, spłynęła jednak część zamontowanej na dachu instalacji fotowoltaicznej. Strażacy pracowali na miejscu do południa.